Pierwszy raz gracie z drużynami z innych regionów. To jest jakaś różnica to w taktykach, w strategii? Zdecydowanie. Na przykład zespoły z Azji grają dużo bardziej agresywnie. Zespoły z Ameryki też mają zupełnie inne taktyki. Tak naprawdę każdy region ma swój styl i grając na takim turnieju trzeba się do niego dostosować. Swój udział w turnieju zakończyliście na ćwierćfinale. Jak byś ocenił wasz występ? Bo chyba można powiedzieć, że jest pozytywny. Tak, wy przyjechaliście tu trochę po naukę. Znaczy faza grupowa była bardzo pozytywna. Mecz z Eclipse spodziewaliśmy się wygranej. Nie tak łatwej, ale to był nasz cel główny, żeby wyjść z grupy, wygrać z Eclipse. Z Tornado myśleliśmy, że pokonają nas dużo łatwiej. Udało nam się urwać 3 rundy, z tego też jesteśmy zadowoleni. W ćwierćfinale z Dingiem mogliśmy rozpocząć mecz z wynikiem 4-0, ale głupie indywidualne błędy niestety sprawiły, że było 2-2. No i później już poszło dużo gorzej i przegraliśmy 7-2, ale ogólnie bardzo pozytywnie. Obserwujecie teraz cały turniej, Ding już jest w finale. Kibicujecie jakiemuś innemu zespołowi, czy raczej skupiacie się tak naprawdę na swojej grze? To znaczy tutaj raczej każdy za siebie może mówić. Jeżeli chodzi o ten turniej, to w tej chwili kibicuję Dingom zdecydowanie. Tym bardziej, że gra Ilien jako Polak i w Dingach jest bardzo dużo fajnych osób, więc ja kibicuję Dingom zdecydowanie. Trochę już odpoczywacie jak gdyby po waszych rozgrywkach. Mieliście czas zobaczyć Moskwę? Tylko raz mieliśmy okazję wyjść po prostu i zobaczyć plac Czerwony. To była jedyna okazja, a tak po prostu trenowaliśmy cały czas i się przygotowaliśmy do meczów. A propos tego przygotowania, one wyglądały w jakiś szczególny sposób? Jakbyś na przykład porównał to do przygotowań, nie wiem, do finału rozgrywek europejskich, tak? Znaczy, za bardzo to się nie różniło. Było bardzo podobnie. Tylko może minimalnie się przygotowywaliśmy właśnie pod styl amerykańskiej drużyny. Okay. Analizujecie jakoś specjalnie przeciwników przed takimi zawodami? Wiecie, czym was mogą zaskoczyć? Znaczy, to właśnie zależy dużo od przeciwnika, aczkolwiek nie lubimy grać takich typowych kontr na taktyki przeciwników, bo przeciwnik zmieni taktykę i tak naprawdę już jest czasem ciężko coś ugrać. Jednak wolimy grać bardziej ogólne taktyki, którymi można się po prostu dostosować do tego, co przeciwnik robi. Grand Finals są jak gdyby zwieńczeniem, tak, całego sezonu, no ale jak gdyby rok kalendarzowy się nie kończy. Jakie dalsze plany macie, jeśli chodzi o rozgrywki? Co was teraz czeka? No teraz wakacje tak naprawdę i po prostu następny sezon. Kółka się zamyka i będziemy zaczynać następny sezon i walczyć o Grand Finały znowu.